Szanowni Państwo, cieszę się z możliwości zabrania głosu podczas kolejnego wydarzenia Partnerstwa dla Rodzin. W centrum działań polskiego rządu niezmiennie znajduje się rodzina jej bezpieczeństwo i dobrostan. Naszą politykę w tym obszarze charakteryzuje wiarygodność i konsekwencja. Obowiązkiem państwa jest wzmacnianie rodzin. Zaufanie, poszanowanie podmiotowości i godności to fundamenty. Na których opieramy politykę prorodzinną. Składane podczas kampanii wyborczej obietnice spełniliśmy. Dzięki wprowadzeniu szeregu reform i nowych programów, rozpoczynając od programu Rodzina 500+, a kończąc na programie Mama+, Plus, przywróciliśmy rodzinom godność i poprawiliśmy ich warunki bytowe. Sprawiliśmy także, że rodzina i rodzinność Stały się na nowo wartością samą w sobie. Dziś jednym z najważniejszych wyzwań jest przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom demograficznym. Jednym z narzędzi jest praktycznie gotowa już rządowa strategia demograficzna. Obejmuje ona szereg działań, które wpłyną pozytywnie na odbudowę struktury demograficznej naszego kraju. Kryzys wywołany przez COVID-19 zrodził wiele dodatkowych wyzwań. Związanych z sytuacją na rynku pracy. Odpowiedzią może być tworzenie środowiska przyjaznego rodzinie, w miejscu pracy, co jest korzystne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Efektem tego jest większe zaangażowanie pracowników, zwiększona wydajność pracy, lojalność, a także budowanie pozytywnego wizerunku firmy, społeczności lokalnej. Dla wielu rodzin. Wyzwaniem było przejście na pracę zdalną. Z tego względu bardzo ważną rolę odgrywają działania mające na celu ułatwienie godzenia obowiązków rodzinnych i zawodowych. Na łączeniu sfery zawodowej i rodzinnej zyskuje na dłuższą metę całe społeczeństwo, ale zyskuje też podejmująca takie działanie firma, która dzięki nim. Może utrzymać w zatrudnieniu zadowolonych z życia i pracy bardziej wydajnych i aktywnych pracowników. W kontekście priorytetów polskiego rządu niezwykle ważne ogniwo wzmacniania rodzin stanowią podmioty ekonomii społecznej. Pomoc rodzinie to nie tylko kwestia zatrudnienia, ale również dostarczenie wsparcia. Stały rozwój i rozszerzenie wysokiej jakości usług społecznych. Świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej ma olbrzymie znaczenie dla polityki prorodzinnej, obszar działalności usługowej to poza opieką nad dziećmi, także wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, kształcenie, wychowanie, opieka, gminne budownictwo mieszkaniowe, czy też wspieranie osób niepełnosprawnych. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podejmuje wiele działań mających na celu zwiększenie udziału podmiotów ekonomii społecznej w realizacji tych usług. Projektujemy m.in. nowe rozwiązania w ramach ustawy o ekonomii społecznej. Docelowo podmioty ekonomii społecznej mają stać się głównymi partnerami samorządów w zakresie świadczenia usług społecznych, jednocześnie zwiększając też swoją konkurencyjność na rynku tych usług. Szanowni Państwo, dzisiejsze wydarzenie to doskonałe forum dla wymiany opinii, dobrych praktyk i przykładów działań. Uczestnikom panelu życzę owocnej dyskusji, razem otoczymy opieką nasze wspólne dziedzictwo rodzinę, owocnych obrad.